Realizacja porozumienia paryskiego dzięki innowacyjnej i zrównoważonej transformacji energetycznej to wyzwanie dla nas wszystkich. Regiony, miasta, samorządy to miejsce, gdzie działania mogą być najbardziej efektywne, gdzie można zaoszczędzić najwięcej energii, gdzie można wprowadzić innowacje, gdzie można zmieniać sposób myślenia mieszkańców i dbać o klimat. To dzieje się dzięki Funduszowi Spójności w regionach. Dzięki temu budujemy sprawny transport kolejowy, łódzką kolej aglomeracyjną. Dzięki temu inwestujemy w transport niskoemisyjny, kupując autobusy i angażując unijne środki. Wyzwania klimatyczne to zadania, które stoją również przed regionami węglowymi. To narzędzia finansowe, narzędzia prawne, które muszą pojawić się w regionach, aby można było realizować ochronę klimatu rzeczywiście na dużą skalę. Nie poradzimy sobie z tym sami. My, samorządowcy, potrzebujemy wsparcia państw, potrzebujemy wsparcia Unii Europejskiej, aby chronić przyszłość naszej planety.